Chciałem jakby no zacząć temat, który już kiedyś rozpoczęliśmy, o tym mówiliśmy, którego nie ma w internecie i nie ma informacji i jest wszystko za nami, nam zablokowane. To są kuny. Kuny są rzeczą, chyba portal w jakimś kościele wrocławskim jest tak zrobiony, że stoi gościu gdzieś tam z boku, z tyłu, trzyma rękę na budynku i jest zapisany jako chyba komes i ma taką obręcz na głowie. Więc zadałem sobie pytanie, po co mu to potrzebne, nie? Jak zobaczymy potem, powiedzmy, tańce litewskie, a jest taka grupa w Litwie, która jest narodowościowo, powiedzmy, kościołem litewskim, to dziewczyny mają wszystkie obręcze. I po co im te obręcze, nie? Potem zadałem sobie pytanie, gdzie są te obręcze w Polsce? Się okazało, że szukając parę miesięcy, trafiłem na kunę, jedną, jedyną, jaką na dzisiaj znam, to jest to kuna przykuta do kościoła mariackiego w Krakowie, do prawej bramy, jak się wchodzi do kościoła. Ta kuna była zakładana na szyję, na święta lubieżnikom, żeby ich upokorzyć przed wejściem do kościoła mariackiego. No i przymierzyłem, pasuje. Nadaje się, bo się mieszczę. Każdy może to zrobić. Te kuny, jeszcze wiem, że jest jeszcze jedna kuna, jest chyba w Olsztynie, ale na pałacu biskupi. Tylko nie wiem do końca, czy to jest to, o czym my mówimy, bo kolega widział i mówi, no wiesz, no, ale dlaczego o tym mówię? Bo potem zacząłem szukać tematu i zacząłem drążyć powoli skałę i było kiedyś spotkanie w Kruszwicy takie, gdzie przyjechało kilka, że tak powiem, wiedzących dziewczyn i jeden człowiek chcąc sprawdzić energię Kruszwicy i weszła Marylka i miała taką kunę. Zresztą na tym filmie w Tagenie jest. To jest kuna mosiężna. No więc pytałem się, no a skąd ty masz tą kunę? A jest taki jeden człowiek, którego potem się dzwoniłem, ale on się nie chce, że powiem, no ujawniać, pokazywać i chyba się nie dziwię. I ta kuna powoduje, że ja mam swoją energię. No tak, pytanie, co to jest swoja energia, to jest jedno. Co to jest kuna, to drugie. Ona oczywiście wie, że ja wiem. Ona miała tą obręcz, więc zadzwoniłem do człowieka, mówię, przona, zrobił pan kunę. Ach, tak się nazywa. No tak, mówię, to ile tam jest procent tej ceny? 8, 10, 12, mówię, musi być 8, nie? A jaka grubość? No to taka, jaka jest potrzebna, nie? Więc teraz pytanie, komu jest potrzebna ta grubość tej kuny? To jest zachowanie tożsamości. Jeżeli założymy kunę mosiężną, to nie ma dostępu. Można zmienić nasze działanie, myśli i czyny na odległość. Jak ja się byłem młodym człowiekiem i czytałem o Gruzińce, która zmieniała działanie, była w KGB jakby wykorzystywana po to, żeby na odległość 3000 km człowieka znaleźć i zmienić jego działanie. To się dzieje do dzisiaj. No wiemy sami, co to teraz się dzieje, ale to no, kwestia jakby wiedzy. No więc wtedy zacząłem się tym interesować i taką kunę zrobiłem. Bardzo trudno zrobić kunę, bo ją trzeba odlać. Ciężko odkuć kunę, bo to jest cyną. Miedź jest plastyczna, a mosiąc jest nieplastyczna. Dlatego, żeby to nie było dostępu. Powiem tak. Długość fali i dźwięk to jest tak jak pszczoły. Taka sama jest fala jak mózg. Czyli my blokujemy swój mózg, zamykamy dostęp do tego naszego działania i nikt, kto jest po szkole w Reszagina i innych szkół, powiedzmy wschodnich i zachodnich, nie ma dostępu. Pole energetyczne, zero bowisów. Zero bowisów. To jest istotna rzecz. No i więc stwierdziłem, że jeżeli jest taka, no to co? Trzeba poszukać jeszcze inną. No więc poszedłem, ale w tym czasie moja córka miała dyplom i zrobiła, że ona robi kokosznik. Kokosznik, no dobra. Ale mam kolegę, który ma żonę Ukrainkę. Mówię, co to jest ten kokosznik? To jest kokosz. No to dawaj, no to przerobiłem lekcję pół roku i się okazuje, że kokosznik to jest diadem na głowę, zakładany z tym takim całym entourażem, niekiedy na pół metra, albo nawet więcej, jest z pereł i ze srebra. Na Ukrainie jeszcze, jak ktoś oglądał potop, powiedzmy, i innych, o, jadą do nas, a tak z reguły jest, że to się tak dzieje. Potem odzwonimy. To, co ma panna młoda na głowie, to jest rezonator. Ona ma rezonator, namierza swojego chłopa i go wspiera energią ośmiokrotną. I w tym momencie on buduje dom, tworzy syna, tworzy sad, całą przestrzeń i ma taką energetykę. I
a dziewczyna nie musi mu wysyłać informacji, chodź stary na obiad, bo ona myśli o obiedzie, a on przychodzi na obiad o tej czasie, porze, kiedy trzeba. Bo to jest rezonator. To jest tu dość duże, ale zrobiłem dlaczego? Bo z tyłu musi być rozcięty. To mówimy o kokoszniku, ale wrócimy jeszcze do tych kun, bo zrobiłem kunę srebrną. Kuna srebrna ma tyle bobisów, co między każdy człowiek. Czyli jak zakładamy sobie na głowę, mi się w niej najlepiej czyta. Około 8 do 12 tysięcy to jest bobisa, może 16, w zależności jak. I stwierdziłem, że skoro tak działa i uspokaja, to teraz poszukamy następnej kuny i zrobiłem kunę z miedzi. Kuna z miedzi ma więcej trochę niż nasza energia ciała, więc podnosi nasze wibracje. No i skoro podnosi nasze wibracje, czyli jak sobie założymy kunę miedzianą, to w tym momencie, gdy będziemy tworzyć, powiedzmy, bo tam jest kowadło, kuźnia i sobie trzeba wykuć taką jakąś tam część tego elementu, zapraszam serdecznie, bo tam jest ród i namawiam wszystkich, więc w tym momencie można to zrobić, wzmocnić swoją energetykę. Dlatego dawniej dziewczęta i kobiety miały opaski, miały wszyte w tym nici srebrne albo właśnie złote, złoto jest jeszcze lepszym rezonatorem, często miały jeszcze kamienie, ale jeszcze było takie powiedzenie, co masz za uszami? Miały kobiety zausznice, czyli no, dziewczyny, tak? I było widać na tych zausznicach, jakie jest zdrowie tego człowieka. Ja mam tutaj wstęgę gopła, ale widzicie, jak wypiję kawę, to ona będzie zielona, tak? To jest jakby świadomość tego, że zły tryb odżywiania, czy działania, czy jakby brak harmonii z pracą i odżywianiem powoduje, że to się zieleni. Jak ja sobie zasłużyłem na raka płuc, to ja tego nie mogłem przez 2 miesiące wyczyścić. Tak byłem zakwaszony. Więc miedź pokazuje nam wyraźnie, jaki jest stan zdrowia i jak zakładamy sobie miedź na głowę, wzmacniamy swoją energetykę. Czyli możemy więcej tworzyć, więcej rąbać drzewa, więcej na rękach nosić, no są tego rzeczy, o czym mówimy. Tak? I to jest ta informacja. Ale co jeszcze jest w tych kunach istotne, to jest to, że można sobie zrobić swój diadem. Diadem to jest rzecz, którą ma dziewczyna na głowie, wtedy miała, no może nie królowa, ale osoba, która mogła wpływać na decyzję tego rządzącego. Czyli siedział sobie, powiedzmy, rządzący, czy król, czy nazwijmy go tam, powiedzmy, no, magnateria, na fotelu, gdzie kiedyś to ładnie tłumaczył, to osoba z energią. Wchodzi energia, kładziesz rękę, korzeń przechodzi, kładziesz rękę i schodzi. Ale co miała na głowie, jakby to nazwać, no, wsparcie tego rządzącego? Ona miała diadem. Dostaje energię i z tyłu spływa. Jutro będzie wykład o kokardach. Trzeba mojej pracy. Nie wiemy nic o kokardach. A każda kobietka ma na staniku i na nocnej koszuli, tak czy nie? Mhm. Jaki ma kolor? Biały, różowy lub niebieski, błękitny. To są te rzeczy, o czym mówimy. To są te odpromienniki. Tu jest biuro i cyk, schodzi na dół. Tak? Energię łapiemy, to co kiedyś mówiłem. My się witamy, specyficzny. Ale jak masz dziewczynę, to ona decyduje, jak się tą przywita. To tak się dzieje, tak? Ale jeżeli ma na głowie, powiedzmy, diadem, to jeszcze może mieć zniesienie, bo ona może mieć przyjmować więcej informacji niż tylko to, co po niej spływa, bo te diademy były najróżniejsze, ale one zawsze były z tyłu rozcięte. I to rozcięcie idzie w dół, za głowę i spływa. Gdy zobaczymy faraona, gdzie ma z tyłu kitkę, mu schodzi na dół, czy jego doradztwo, szczególnie niewiasty, czy u nas, to wtedy rozumiemy, dlaczego po ślubie panie młodzie brat obcina warkocz. To jest to zdjęcie tych informacji. Wiemy, dlaczego ścina warkocz? Bo stawała się niewiastą. Czyli nic o niej nie wiedzieliśmy, bo ona szła do teściowej. Ona była niewiedząca, czyli o niej nikt nie wiedział. Oprócz męża i powiedzmy i swatki, tak? Bo swataną. Więc jak ona szła do domu teściowej, to była niewiastą. Nie dość, że w białym czepcu, to była o niej nic nikt nie wiedział. I ona musiała się przystosować, więc żeby nie miała nawyków z domu, ścina no jej tożsamość. Proste, nie? Kiedy drugi raz ścina na włosy? No kiedy? Kiedy zmarł małżonek, też ścinano. Jak kobitki idzie do fryzjera, zaraz odżywa, tak? Ja bardzo się cieszę, jak moja żona idzie jak najczęściej, bo wtedy zaraz fiołeczki i się lepiej dzieje. Tak działamy. Tylko to jest to spłuszczenie. A na warkoczu jeszcze co było? Była kokarda, która sięgała jak najdłużej. I miała kolory. I to będziemy mówić o kolorach, o kokardach i ich
znaczeniu, bo dochodziłem dość długo, nie ma informacji, a czy są, tylko trzeba pogrzebać, nie? Myślę, że wiemy, dlatego warto sobie samemu zrobić. Tam jest moja kuźnia, wziąć sobie drucik, to robił na siemi, to wie, że potem część chłopaków wnosiła i super. Dzwoni do mnie kolega, który był teraz na kursie, bo to jest, aha, jeszcze jedną rzecz powiemy. Na kursie budowy domów kopułowych ja te kuny wprowadziłem do budynku. Ja je włożyłem w całym okręgu budynku, na parterze, nad oknami i u góry i ten budynek jest w innej energetyce. Kto był, to wie, że jeden budynek ładuje, a drugi uspokaja, tak? W jednym na wejściu są wszystkie czakramy, a tam jest zmienione, że biały całkowicie u góry. Tu się wchodzi i się ładuje i można iść do roboty od razu, samego rana. I tak jak robię, że rano wstaję i czwarta rano już mnie nosi, bo muszę już pochodzić. A tam się wchodzi na kawkę do małżonki i kurde, super! Odpoczynek. Teraz będziemy budowali trzecią, jeszcze inną i myślę, że w tym momencie będziemy też, jest od wczoraj nowe prawo, że możemy, na przypuszczalnie ma być przegłosowane, że będziemy mogli budować domy do 70 metrów z jednym piętrem. Także to jest dobra wiadomość dnia wczorajszego. I w tym momencie kuny włożone w ten budynek, jakie my będziemy chcieli, może wyjść wahadło, może mieć kogoś bystrego i sprawdzić, to sprawdzaliśmy, bo był Wojtek, który jest człowiekiem bardzo, bardzo, no, działającym bardzo mocno i dobrze w wahadle, czyli kompasy osobowości, kij, tablica no, do wahadeł i te kręgi, wszystkie współpracują. One są takie same, to nie ma, że jest coś innego. Te energie się pokrywają. Także świadomość domu, bo tutaj to jeszcze to jest inny świat, ale obiektu i kręgu nie się poruszamy, mamy kręgi kamienne, zrobimy potem sobie pochodzenie po kręgach, zobaczcie jak się zmienia energetyka. Tak samo z tym budynkiem, z tą przestrzenią. I kolega do mnie dzwonił, mówi, co, przyjechałem do domu o 10:00, siedzieliśmy godzinami, mówiliśmy o tym, o czym mówiliście, bo to się okazuje, że niby wszyscy wiemy, tak? Ale my to mamy w duszy, czy w sercu, czy w świadomości. To myślę, że jeszcze jutro będzie też wykład o tożsamości narodowej, bo już się do tego przymierzam. I co na przykład okazuje, no, ten kolor, no oczywiście, ten kolor, oczywiście, ten kształt, no oczywiste. Ale musimy co? Poszerzyć tą percepcję. To co ja zawsze mówię, że husaria ma wycięte otwory, mają hoplici wycięte i mają samorewy wycięte. Bo mają patrzeć szeroko. Inni się nie nadają do tego. Bo mają taki problem, takie mają hełmy, tak? Czyli postrzeganie takiej przestrzeni, bo ten aparat to jest 2%, tak? Gdybym miał taki mózg, to by to było 5% mojego postrzegania. Decyduje czy nie? Ale to jest właśnie też to, że my możemy sobie zaprogramować. Obejrzyjcie hełmy w przeciągu tych powiedzmy 10 tysięcy lat czy 1000 lat. I zobaczcie, hełm słowiański, tak zwany ruski, jest u góry srebrny, ma pióro i ma kitę końską. Czyli co ma? Łącznik pierwszy ura, to są pierzaści, czyli łącznik energetyczny, to już o tym powiem, bo te pióra są ciekawe, ale masz wiedzę na temat. Kiedyś tłumaczyłeś mi, to uważam, że to jest super. Ja mówię pierwszy ura, bo pióra łączą nas najwyżej. Tak ja dają najwyżej. Dzisiaj wchodząc z domu, patrzę na się pióro, mówię, dobry dzień, dobra nowina. Dla mnie to jest jakby oczywiste, że te pióro to jest informacja, że po mojej myśli. Ale te końskie ogony to jest to spływanie energetyki. To jest i w Egipcie, i tam powiedzmy, i w Mezopotamii, i u nas. I myślę, że warto sobie trochę zaprzątnąć głowę, zrobić sobie takie instrumenty. Kuźnia moja tam jest, wybrać sobie druty. Druty są paski. Popróbować i podoświadczać. Można to zrobić też na telefonie. Ja mam teraz inny telefon, nie mam. Można zrobić sobie kunę srebrną na telefonie. Myślę, że to Robert o tym powie o telefonach, bo tu jest jego bajka i ma ogromną wiedzę. I tu można też sobie wspomóc. To, co mówiliśmy też niedawno, łańcuch na szyi odcinając głowę od serca, mają co? Mafia, księża i sędziowie, tak? Wojownicy mieli pasy żelazne dookoła, bo odcinali energię mocy, czyli kocioł mocy od kocioła serca. Zabijał bez litości, bo nie było potrzeby rozumowania tego, tak? Nie miał to wykonać. Dlatego pasy wojenne Sienkiewicza były żelazne. Ja się zastanawiałem, po co to cholerstwo dziwiają? Spinał się, rozumiesz, i zamykał wszystko. Można? Można. No, się czuje to, tak? Dlatego pytanie, jeżeli my sobie to porobimy, tak? Zobaczymy, czy działa, czy nie działa. Namawiam szczególnie teraz, bo taka kuna to mniej więcej blokuje energię mikrofalówki. Pytanie, jakie mamy energię w otoczeniu, tak? Można zrobić naokoło łóżka i podpiąć do zera w kontakcie. Może to być też nić z pokrzywy, bo ona ma żelazo. To jak kiedyś mówiłem, koszula czarna
z pokrzywy ma żelazo. Ona nas też chroni, lniana nas chroni. A jak jeżeli jest plastikowa, to nas ładuje ujemnym ładowaniem i nas rozbraja. Jak w tej bajce, gdzie miała siostra bratu uszyć... Siedmiu braciom. Koszulę, przepraszam. Koszulę. Stara bajka i piękna, tak? Z pokrzyw. Jednemu nie zażyła i zostało pióro, tak? Bo, tak, bo, tak? Ale my mamy to w kulturze. To co Tadeusz mówił. Jedna bajka, druga bajka, trzecia bajka, to jest nasza tożsamość. Jeżeli zaczynamy to rozkładać, a teraz jest czas, tych parę tysięcy lat, które były czarne, teraz wychodzą te informacje, zaczynamy oglądać bajki i my zaczniemy rozumieć. Ktoś mi podesłał film, też jakby z tej bajki rosyjski, że człowiek wykupił dziecko z niewoli. Co zrobił? W jedną beczkę wyjął, w drugą beczkę wyjął, w trzecią beczkę wyjął. W każdej było temperatura troszkę inna, tak? Co zrobił? Oczyścił informację. Przeprogramował. Nie było już niewolnika, tak? Dlatego tak się bardzo, tu jest szczególnie gopło, jak kiedyś się zakładałem, że będą morsowali o godzinie 11 albo 13, zaczynali wieczorem. Się okazuje, że potem szukamy tej godziny, która jest najważniejsza. I morsowanie to jest świadomość naszej, podnosimy swoje wibracje. Dlatego warto morsować, bo wtedy się już nie chodzi na sumę, bo się nie ma takiej potrzeby. Tu są dwa kluby, czy trzy, to się podzieli i każdy zaczynał tam jakieś godziny, a potem kończą na sumie, tak? Bo tożsamość się ponosi wibracje. Namawiam, jak kogoś stać na złote, srebrne czy miedziane, ale mosiężne. I leżą, popróbować, gdzie są druciki, pokuć, popróbować, zobaczyć. Namawiam, bo wbrew pozorom to jest nasze dziedzictwo. Ja wam powiem jeszcze coś, co mi się teraz jakby dochodziłem, bo też kiedyś robiłem taką informację o koronach. We wszystkich koronach są kuny, a w triadzie od cholery. Warto sprawdzić. Mnie zastanawia, dlaczego są kuny w chrzcielnicach, ale to już może dojdziemy wspólnie później. Warto sprawdzić, bo to jest w naszym umyśle, w naszej kulturze. Jeżeli można było to zablokować czy zamknąć, to doszłaby do mnie taka informacja, to po co król ma jeszcze te listki, nie? Po co ma te listki? Anteny. To są anteny. I teraz jak założymy, że w kartach As ma 11, a król 4, to As jest wojewodą. I rządzi przestrzenią i wodzi wojów. Ale obok jest, może nie obok, w kręgu tych wojewodów jest król i łączy się z każdym jednym wojewodą i siedzi na tronie kamiennym. Jest uziemiony i co robi? Zbiera informacje jako dysk twardy i rozsyła. Jest możliwe czy nie? Proszę o źródła. Ja jestem źródłem. Można podać. Dziękuję i do zobaczenia.